Aha, tu mam rzeczy. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Mnie zaskoczyłeś, Marek. Nasza pracowita majówka jeszcze trwa i trwa. Właśnie biorę swoje rzeczy takie, wiecie, robocze, tam na mieszkanie. No i dzisiaj jedziemy jeszcze kończyć naprawę, renowację, tak, tej kanapy. Naprawiać to, co się wczoraj zepsuło, ale będzie jak Nie, nowe. nie zepsuło się, no po prostu nam Ale nie wygląda wyszło. Także strasznie. musimy to Taki tam, flak. ale spoko, my to ogarniemy, musimy to po prostu wypełnić i może nam się uda jeszcze myknąć na jakiś spacer. Bardzo, bardzo byśmy tego chcieli, chcemy się dotlenić, chociaż coś już tam się zbiera. Nie, jest ładnie. Aczkolwiek Marek dzisiaj wskoczył w bluzę. Tak, Znaczy, słuchajcie, zamiesza dopiero. dzisiaj wielkie pożegnanie z kurtką. Przynajmniej na dzisiaj. Bluza już przygotowana, a wy widzieliście na samym początku mieszkanie, jak wygląda podczas wyjścia. Każdego praktycznie wyjścia, gdzie wszystkie krzesła. Słuchajcie, wszystko wędruje na stoły. To też już jest moją rutyną, że po prasowaniu zostawiam tutaj żelazko. Ono musi się wystudzić, wiadomo. Bo jak wiecie, nie wiem czy wiecie, nie dorobiłam się tutaj jeszcze deski do prasowania, także muszę jeszcze ten temat ogarnąć, ale Tu jeszcze dużo takich rzeczy jest. na razie sobie radzę, bo to jest kamień i na kamieniu ja tylko rozkładam ręcznik i wiecie, To jest daję to po prostu czadu. tak bezpieczne. A ostatnio mam niewiele rzeczy do prasowania, bo jak no jakiś czas temu Marek uwielbiał nosić koszulę, to O wiecie. Jezu, kiedy to No było? dobra, powiedzmy 3 lata temu. Jakie 3 lata? No jak chodziłeś do szkoły? Słuchajcie, Znaczy do pracy, ja już pracowałeś w od szkole. 5 ponad lat nie chodzę w koszulach. Ponad 5 lat. Oż A czy tyle. sportowy koszulach, no, aż tyle. No to wtedy miałam prasowanie. Moje ukochane koszulki, a jak słuchajcie, zauważyliście, co trzeci vlog w tych samych koszulkach, a wiecie, że to jest wina tej pierońskiej suszarki? Bo Marzena tylko to pierze, suszy i daje na górę. Daje na górę. Ale A ja nigdy mam nie ściągam tutaj tego z dół. dołu. No i jak z dołu? A ja właśnie w dół teraz składam, żebyś z góry nie brał tych Tak? samych. To No. czemu ja ciągle to samo biorę? No bo ty bierzesz z dołu, a ja właśnie te świeże wyprane w dół teraz No daję, to widzicie. żebyś brał z No góry. czyli kłamie. Ktoś tu kłamie. No także tak zawsze wygląda mieszkanie, po to, żeby robot ładnie sobie pozamiatać, poodkurzać. Dobrze, a my idziemy. A my idziemy. U Michasi, słuchajcie, jest tak samo. Ja wam też pokażę. Tu całe mieszkanie tak wygląda, że no musi być. O, jeszcze zajączek musi iść na górę. A tu już krzesełko na górze. Zajączka bierzemy. Sikalafon. O. I zajączek wędruje tu na łóżeczku. I dzięki temu cała podłoga może być pięknie pozamiatana, podkurzana i przetarta. Także. Tak to mniej więcej się prezentuje. To jeszcze u Marzenki widzicie na toaletce krzesełko. A w ogóle słuchajcie, to jest krzesełko, co dostała Michasia od babci Basi. A że Michasia ma królika, do biurka się to nie nadaje, to Marzena je przejęła. Ale co najlepsze, do toaletki było kupione krzesełko, to które jest w łazience, to białe. Ale jakoś się okazało docelowo, że w łazience na początku, jak jeszcze nie było szafki, nie było gdzie kłaść tych. No, piżam, jak się idzie kąpać, albo coś takiego. Więc stwierdziliśmy, że tam to krzesło będzie tak sikalafon, a tu takie miało być kupione. Inne już nawet było zapłacone, zamówione, ale był problem z dostawą i to jest chyba idealne. No i chyba tak miało być, ja już się z tym pogodziłam, bo faktycznie moje krzesło do toaletki to miało być inne, ale jest już takie, jest spoko, tam pasuje i No, i korzystam z przynajmniej się nie niego. zajmuje. I jest właśnie takie praktyczne, bo wsunę go sobie pod A i. ty, pierwsza mucha wleciała. Widzisz? Okno otwarte. Ach, Ale naprawdę. słuchajcie, co najlepsze, bo przepraszam, Marzena zawsze mówiła, że jak będzie miała mieszkanie, toaletka to będzie przy niej siedziała. A wiecie, gdzie jest jej toaletka? Jej toaletka jest w kuchni przy Bo stole. ja jeszcze organizuję sobie Tak, tam bo ona twierdzi, że jest toaletę. nieodpowiednie Bo światło. brakuje mi jednej jeszcze tamtej Ale to szuflady. nie jest Nie kwestia szuflady, tego, tylko bo ty bierzesz swoją walizkę i tutaj ją się ładujesz do No to kuchni. też racja. A wiecie, z czego to wynika? To wynika z tego, że ma taką fazę, Nie, nie, że nie, wszyscy nie, muszą nie. razem na jednej kupie być To to. wynika z tego, że nie ma lustra w łazience. O. A co to ma do tego? No też ma A do nie może by tego. się. Tam dopiero by było wygodnie, na stojąco, wygięta. No Dobra, właśnie Marek. chciałam do toalety, przecież można się malować. Ale on No, się nie maluje Michasia przy ma fajnie, toalecie. bo ona ma Nie tam no. toaletkę, wiesz, Słuchajcie. tak. Ja wam powiem, że toaletka Michasi jest taka, o przepraszam, pro, można powiedzieć, bo i dobrze doświetlona, i fajne miejsce, tu przy oknie, elegancko, tu wszystko pod ręką. A ta toaletka od Marzeny jest trochę taka, wiecie, No fajnie ja się mam taki prezentuje, ze ale światłem, nie? czy to jest praktyczne? Światło jest kiepskie, bo tu jest z boku gdzieś tak. Lustro jest takie, no, to lustro jest takie dziwne. Ładnie znowu
Ja w ogóle powiem wam tak. Wszystko to, co ładnie wygląda, nie do końca jest praktyczne. I to trzeba powiedzieć wprost. Tak jak ta nasza... Ale to już mówiłam w ostatnim vlogu. Ale ja już to mówiłem, że to nie wygląda zbyt ładnie. Ale nie, nie jest najgorzej. Wygląda, moim zdaniem wygląda spoko, a żeby praktycznie jest w tej wersji, to ta wersja... Ale wiecie, tak. Jak patrzycie gdzieś tam na Instagramie na zdjęcia, to wszystko jest zawsze w tych, w pluszach, w kamyczkach, a potem siądźcie sobie na takie kamyczki i powodzenia życzę. Dobra. Jedziemy. Jedziemy. Jedziemy na stare śmieci naprawiać dalej. Widzimy się za chwilę w innej odsłonie. Jesteśmy na miejscu. Daj. Graty bierzemy. O, nie. Ma, ale słuchajcie, widzieliście teraz to naprężenie. Jakby tam nie wiem co było. Nie, no idziemy do pracy. Jakiej pracy? Tylko ja mam nadzieję, że to się nie pogłębi, to zachmurzenie. Nie, zapowiadali ładną no pogodę. Jak to do jakiej pracy? No idziemy naprawiać tą rogówkę dalej, posprzątać, bo taki bałagan zostawiliśmy. Tak, wszystko jesteście przygotowane do pracy. Tylko nie za bardzo. Co? Tu mamy zawalone. Ale tu nie potrzeba miejsca więcej. Bo jak oni przyjadą, po to oni sobie to wiesz, najpierw to wyniosą, a potem resztę. I w sumie ile tutaj będzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich paczek. No bo ja mówiłem, że będą trzy, ale ja to porozkręcałem, żeby mi się łatwiej to znosiło, no. Nie, no na pewno łatwiej się znosi i łatwiej się później pakuje. Ja mam nadzieję, że gabaryty, wiesz. Nie, oni wiedzą, że wiozą narożnik, bo chciałem powiedzieć rogówkę. Słuchajcie, tak? Bo u nas ciągle się mówi na to rogówka na Śląsku, no nie wiem czemu. Albo SEK-a. Nieważne, no. To... No nie, no bo faktycznie teraz mi to, wiesz, też w głowie zapadło, że rogówka, no w oku, no ale... Bo nie, są no, rogi, spoczko, no. Spoczko. Także my jesteśmy teraz przygotowani do pracy, znaczy ja się zaraz troszeczkę przybiorę. Nie, już mi się słabo robi. I bierzemy a się. A coś tu ci się chłodniej zabiło od podłogi. Tak. A ja wiem czemu, bo są ciężkie skarpetki. Tak? A tu są jeszcze a jakieś? Może dziurawe? Nie. Dobra, ja otworzę okno, niech się trochę przewietrzy. A są tu tylko potrzebuję. Proszę, odżywka już cała wypłynęła. No i kwiatuszek prezentuje się super. Wow. Dobra. Kawa gotowa. Ta z kapsułki z śmietanką i łyżeczką cukru. A ta czarna, parzona. Obstawiajcie. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Czyja jest marka, czyja moja? Chyba wiecie. Tu jeszcze resztę ciasta mam od wczoraj, jakieś ciasteczka. No i tutaj już się remontuje, pracuje. A tutaj bałagan oczywiście trwa. Jesteśmy w pracy. Znaczy pracy, no Marek tutaj renowację robi. Marek ratuje. Urządza i ratuje. Powiem wam, że Marek to jest taki typ, że jak sobie coś postanowi, to to zrobi. Przecież nigdy się tym nie zajmował i nie zna się na tym zupełnie, na takich rzeczach, ale gdzieś sobie tam poczytał, może zobaczył i stwierdził, że to zrobi. Dwa lata temu była pierwsza próba udana, tym razem teraz jest druga. Ale ta jest gorsza, bo tu były dwa podejścia. Do tej próby? Do tej, bo wiecie czemu? Bo ja potem jak jechałem autem, sobie przypomniałem, że ta część, gdzie tutaj ta dodatkowa gąbka idzie, była wyższa trochę niż tamta, pamiętasz? No ale dlaczego wyższa była? Nie wiem, już tak od samego początku było tak dziwnie. To była różnica, wiecie, centymetra, ale to ten centymetr sprawił, że tam się zrobił taki wór. No i teraz także, trzeba to było tak, wyrównać. Widzieliście na poprzednim vlogu, także tu trzeba ten, no mniej więcej ten, to miejsce troszeczkę wyżej podnieść i dlatego jest dodatkowa gąbka też dokładana. No i proszę, a ja wam pokażę, co ja mam dzisiaj na obiad. Ja! Ale jestem samolubem, nie? No podzielę się zresztą rodzinki. Proszę, tu jest obiad. Nie to. Tutaj w reklamówce mamy dwa słoiczki. Większy, mniejszy. Dzisiaj chyba ten większy zgrzeje. I jajuszka. No i zaraz wam pokażę, co to jest. A to jest pyszna botwinka. Robiona przez babcię Basię. Najlepsza na świecie. Czekajcie, tu mam jeszcze taki mniejszy słoiczek. I chyba dzisiaj zgrzejemy sobie ten większy, wystarczy nam. Tam jajeczka to może po dwa, no ja jedno jajeczko. I będziemy mieć pyszny obiad gotowy. Ja wam powiem, nigdy nie robiłam botwiny, ale uwielbiam. Po prostu to jest zupa, która mi się kojarzy zawsze właśnie z takim wiosennym czasem. Bo zresztą też botwina to jest taka młoda,
Czekajcie, to jest taki młody buraczek, ja bym powiedziała. Ale jak się mylę, to mnie poprawcie. Jest pyszna także przygotowana na przykład jako chłodnik, taka botwina. Dobrze się sprawdza. My ją jemy oczywiście po podgrzaniu, ale śmiało ją można właśnie podawać w takie ciepłe dni, nawet czerwcowe dni właśnie, gdzieś tam jako chłodnik. Pycha, sprawa. Ale szczerze powiem, że muszę nauczyć się robić botwinę, bo nigdy nie robiłam. Także zawsze jak jemy botwinę, to jest zawsze dostawa od babci Basi. Dziękujemy. Jajeczka się gotują, a tam... Czyli obiad będzie. Będzie obiad, ale proszę. Słuchajcie, tu się już finał. No, tu już jest finał. Daliśmy brązową, bo szczerze powiem, brakło czarnej. No, ale to nie ma znaczenia. Ale to tak jest od środka, więc wiecie, lepsze nowe brązowe niż stare czarne. Potargane. No potargane. I co? Jak ci tu idzie? Pokaż. No jak krawiec, równiutki ściek. No, wiecie. No, tu super. Się mała fałdka zrobiła, ale... Nie, jakoś sobie z tym poradzisz, na pewno, wierzę dobra, w ciebie. Dobra, no wiecie co. No i powiem wam, może zajrzymy pod, ale tu już niewiele widać. Nie, tu widać. Także tu zobaczcie. Tam widać, wiecie, ten syf co był. A no ale jak ocenisz swoją pracę, to znaczy wiesz jak się pracowało, znaczy, nie? Tak, dowody są. Pokaż, nic nie widzę. Jak się tam mówi, blazy na rękach. Boli. Boli. No ale... Ale no cóż, zawsze są jakieś koszty. Ale będziesz to cenił, że to jest twoimi, wiesz, rękoma. Tak. Powiem tak, no nie będzie to wyglądało jak nowe z salonu. No logiczne raczej. I oczywiste. Można by to było zanieść do tapicera. No, ale jak patrzę, wycenił, jak patrzę na dzisiejszych fachowców, ja nie mówię, że oni są źli, że źle robią, ale oni mają jakieś takie dziwne tempo, że robią źle. Robią na odpieprz, zawsze wyprzejmę. No. W każdym razie zrobiliśmy to sami. Efekt będzie jaki będzie, ona nigdzie nie jest pęknięta, skóra jest w całości, ładnie się teraz naciągła, wiadomo trzeba ją lekko zwilżyć po, że tak powiem, obróceniu, żeby skóra się, wiecie, tak lekko ściągła, ładnie się naprężyła i będzie tak. No ja uważam, że też będzie super. I powiem wprost, tak? 10-15 tysięcy w kieszeni jest. Bo no, tyle mniej więcej skórzane narożniki. Skórzane narożniki, rogówki wel. Ja wam powiem, że rzeczywiście tutaj no, wkład pracy był duży, ale widzę, że się opłacało, bo tak jak mówi Marek, ja już wcześniej we vlogu mówiłam, że oceniliśmy, że sofa jest w bardzo dobrym stanie, że ona jest wymiarowo prost idealna. Zobaczymy zresztą, jak przewieziemy. Znaczy, nie jest to już moje marzenie. No, to no nie jest to nasze marzenie. Wiecie teraz ideał i najlepsza sofa jest na wiadomo, rynku. Że chcielibyśmy nową, ale okazuje się, że akurat nie w tym czasie, nie w tym momencie. I zresztą podobnie było, czekajcie, z biurkiem Michasi. Bo biurko Michasi zostało też stąd przewiezione na zasadzie takiej w sumie, no wiecie, no stwierdziliśmy, że ono jest dobre, nie jest zniszczone, kolorystycznie pasuje idealnie, bo jest białe i myśmy to biurko przewieźli i teraz ona z niego korzysta, spełnia swoją funkcję, wygląda super, nie jest zniszczone i no naprawdę odzyskany mebel, a mebel tak naprawdę nowy. Sofa już nie jest taka nowa, bo tak jak mówiliśmy ma kilka ładnych lat. No około 7-8. Z tym, że od ładnych 6 spaliśmy już tutaj, więc ta funkcja spania też była codziennie używana i to też na pewno wpłynęło na jej stan. Ale pomimo tego, tak jak mówię, jest dobra. I dla nas ona właściwie jest wystarczająca jak na tamten teren, że tak powiem. A jak kiedyś będzie taka możliwość, to wiecie, zawsze można kupić nową. Kupić nową. Ale na razie nam ta wystarczy. Także... Ale ja wam powiem szczerze, bo to nie jest tylko tak, że myśmy chcieli zaoszczędzić pieniądze. No wiadomo, że się też chciało zaoszczędzić. No mówiłam o tym, ale, że mieliśmy teraz wydatki troszkę. Ale powiem wprost, że jak się jeździ po sklepach i się patrzy na to, co jest w ofercie, wiecie, jednym się podoba, drugi nie, rzecz gustu. Ale mnie osobiście większość się po prostu nie podobała. Były ładne sofy, wiadomo, w klerze, ale tam są ceny raczej z górnej półki. No i to jest to. O, mówimy o skórzanych sofach. O skórzanych, bo no one są najpraktyczniejsze, wiecie, tym bardziej przy kuliczkach, jak George skoczy, a on na 100% wskoczy. I a na 100%... tutaj często wskakiwał. Wiecie, przed jego moczem jeszcze idzie uchronić skórę, ale przed jego ząbkami już nie. I są takie ślady miejscami, no ale to już jak stare pogryzie, to niech mu już będzie tam. No. Popatrzcie, nie, będziemy go gonić. Nie ma, George. Teraz tamta strona i będzie sikalafon. Tak, teraz tą stronę tylko jeszcze przejedziemy ściegiem pięknym. Bo ładnie to podwiniemy. Podwiniemy. Żeby wiecie, wyglądało to... Marek, ty naprawdę jak krawiec, no. O,
Tapicer, krawiec, wszystko w jednym. Wszystko w jednym. Czyli co, złota rączka? No bo. Mm-hmm. Chyba ci się jajka gotują. Chyba już mi się ugotowały na twardo nawet. O, i tak będzie to szło teraz. O, dobrze. Tu ładnie się podwinie, naciągnie, napręży. Tego i tak nie widać, bo to jest, wiecie, w tej skrzyni, nie? No nie, no ale wiesz, to wszystko jest ważne, każdy detal. I ładnie to wygląda. Jest odświeżone, estetyczne. O, cyk. Dobrze, to idziemy. I tak będziemy wycykać. Aha. I tak sobie wycykamy do końca. Dobrze, no to ja idę gotować obiad. Niedoskonałości. I cyk. No i wiecie, no i tak się to robi, nie? No i kanapa gotowa, zapytajmy eksperta. Świetna, wykończona. George może będzie tutaj chodził, też sobie leżał. A wygodnie się siedzi? Twarde? No wygodna, no twarda. Także tak to, słuchajcie, wyszło. A nic. Świnka Pepa, to zobacz, jest co nam w ogóle robi. O, nieźle, dobra, gdzie mama? Ale tam gdzieś jest chyba. No, nie ma, gdzie jest Marzena? Dobra, uwaga. Tu jest Marzena. Ej, wiesz co? Wezmę chyba to. To jest? To są takie fajne pieczątki. Z kotami. Długopis, fajny taki notesik. No i to... Dla brzdąca, co? Do kogo to? No jak to dla kogo? No nie wiem. Dla Miłoszka. Ale tutaj miga co? Światło, no fajne. Taki fajny ale słonik. Ale takie coś dziecko? Tak, to jest bo zero. To już do buzi, a to jest umacane. To jest zero plus, no wiesz co? Ciężyka się ma było, nie? Tak, chyba tak. Bo to akurat nie problem. Nie no, to spokojnie z Hanią sobie zobaczymy, tam będziemy się bawić, ale... W ogóle? No bo nie wiem, tak myślę... Takich rzeczy to nie, papuciki tam, jakieś liniaczki. Bo to jest chyba zatwarte do takiego małego jeszcze, nie? Wiesz co, no bo właśnie każda ma tutaj swoje ten, nie? Wie. Ale jest z materiałowych, ale ja ci... O, matka, jakie to brudne. No to jest brudne i ja właśnie nie chcę, no chociaż to też jest tylko, takie wymacane, nie? Tylko, że to umyjesz, nie? A to jest wymacane, nie wiem. No a już to wypiorę, nie? Bo to też włożę do pralki, bo to jest całe takie... Tak, chociaż w środku ma jakąś taką grzechotkę, nie? Zapakowane. Wiecie, ja już wyrosłam z takich zabawek i w ogóle no. Michaśka też wyrosła. No. Chociaż słuchajcie, Michaśka, to się mam jakąś fazę na świnkę Pepe, ja nie wiem co to jest. Pepa! To jest teraz taki, no... Faza. No wiecie, jak to się powraca pewnie do jakiś, nie? Jak ty byś wrócił do Lego na przykład układania... A ja Lego, jak klockami Lego, słuchajcie, się chętnie pobawię. No. A w ogóle nie wiem jak słyszycie, bo jest podpięty mikrofon już ten, który tak? Kiedyś był i Marzena i go narzekała. No to zobaczymy teraz przy montażu, jak ja to będę... Bo ten mikrofon z tego był kiepski, nie? Z aparatu. Cichy. Z aparatu jest chociaż bardzo ciebie będzie lepiej słychać niż mnie. No bo ty mówisz z tyłu teraz, nie? Musiał a teraz będzie tak. Mnie dobrze słychać. Chociaż światło tu bardzo drży, powiem wam. A ty znalazłeś coś dla siebie? A ja nie lubię, słuchajcie. Ja nie lubię TK Maxa, nie wiem czemu. Mnie ten sklep po prostu drażni, denerwuje w ogóle. A to ja wam powiem, że to widziałem jest fajną koszulę. Zawsze koszulę no. 2XL kupuję, nie? Ja ją przymierzyłem, a to taki wór na mnie teraz. Ale to ja wam powiem, on nie lubi TK Maxa, a pierwszy tutaj po prostu... Bo to jest takie uzależnienie, ci powiem, wiesz? Zasuwa. Taka faza. Pierwszy tutaj, po prostu od razu wchodzimy TK Maxa. A ostatnio gdzie kupiłem? To był krop, czy coś takiego? Nie, a tego to w ogóle nie lubię. Albo coś to no, to no. Takiego. I słuchajcie, wszedłem do sklepu, myk, od razu wszystko kupiłem, co potrzeba. New Yorker. O, New Yorker, New Yorker o. Także tam kupiłem wszystko od razu. Taki młodzieżowy, wiecie to. Dobra, to idziemy do kasy i dawaj. Jakie piękne flamingi. No. Widzę, że... Nie wiem, że takich rzeczy szczerze sobie. O, tu nam banany. Mamka! Masz jakiś, chciała to kupić i zrezygnowałaś. Chodź, jaki mini termosik. Nie, to nie jest termosik. Tak. Mini termosik. Ile tu się zmieści? W ogóle nie wiem. Ładny kubek. Patrzmy do środka. No mały termos. Taki idealny na podróż. Czego szukasz? Wiesz co, szukam takiej łopatki silikonowej. A to tam chyba obok. Bo tą ostatnią, którą mam, to ona już taka, wiesz, ona po prostu przeszła takim zapachem tłuszczu, nie? A teraz nie, jakby że nagrywało się w pionie. Ma to jakieś znaczenie u ciebie? Nie no, ja to mogę obracać, nie.
I ona mi na przykład jak do deserów, czy chce śmietanę wymieszać, czy ser, smakiem. No to ona już takim tłuszczem mi, nawet po, no wiadomo, że po myciu. No ale patrz tym bidom. A to nie widziałeś tego? Nie, no co ty, to jest jakiś no ten... bidon. I know. Sport, no, no to jak wiesz, jak jakiś sportowiec, butla sportowca. Ile tu jest litrów? Mhm. Matka. No czekaj, tu jest. Dobra, idę tej łopatki. A tam jeszcze fioletowy i taki. No i tak się prezentują róże. Trzeba już je wymienić. Kiepskie, a ogólnie się takie ładne. Nic nie pomogło. Tym razem to były róże skąd? Też z Kauflandu, też z Kenii. No właśnie. Ale powiem wam, że chyba będę kupował jasne róże. Ponieważ mam wrażenie, że ciemne róże krótce wytrzymują. No a gdzie są jasne tutaj? U Michasi są jasne. Tak, i tutaj. O nie, muszę wam pokazać. A w tym samym czasie ja kupione? Tak, w tym samym dniu nawet. Ja już sobie tutaj... Pyk. Jak to nie zaświecę? Jest. Rzeczywiście. Ej, zgasiłeś mi światło. Świeci chyba. O. No, no są dużo, dużo, dużo ładniejsze. Czekajcie, bo teraz takie tak... pięknie się otworzyły, no a te, a te... Chociaż tutaj jedna też... No jedna, ale wiesz, no, ogólnie są i tak słabe, no. No ale są ładniejsze od tamtych. Także już nie kupię ciemnych róż. A ty co znowu tam wyrabiasz? A, wracamy. To jest coś specjalnego. Coś specjalnego. Proszę, skrzyneczki narzędziowe, jak ta lala się przydadzą. Jeszcze muszę iść do komórki. Jeszcze, a tutaj co za obraz, będziesz malował? Słuchajcie, tu efekty będziecie mogli poznać już za niedługo, mianowicie w piątek u Michasi na kanale. Ale co to będzie, od kogo to będzie, to wiecie, ja tylko wykonuję ty swoje tylko zdanie. Sprzątasz, ja tak? Tylko sprzątam. No. Ale będzie to coś takiego o takich wymiarach. No dosyć spore to jest. No możecie pisać w komentarzu, co to będzie. I to na pewno nie będzie. No dobra, ty dobra, nie wiesz, co to nie. Nie mów, co to nie będzie, tylko co to będzie, napiszą nam widzowie. Patrzcie. Tu jeszcze mam zające, to samo tutaj. Oj, 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 jeszcze u mnie świątecznie, ale w sumie to się tak ładnie prezentuje, że szkoda mi tego wyrzucić. No i jeszcze jedna sprawa, za chwilę zabiorę się za tego gościa. Dzisiaj kupiliśmy arbuza, arbuz mini bezpestkowy. Powiem wam, że to nie jest sezon na arbuzy i to widać w cenie. Arbuza, bo za tego mini arbuza zapłaciliśmy prawie 20 zł. O, ale zobaczymy jak smakuje i czy faktycznie jest bezpestkowy. A obok arbuza jeszcze kilka zakupów drobnych. Mamy ochotę na taki deser galaretkowy, galaretka agresowa i taka galaretka transparentna o smaku wieloowocowym z witaminą C. No zobaczymy. Fajnie w niej zatopić, że jest jakieś właśnie owoce, tak jak widać tutaj na obrazku. Deserek, 10 jajek na moje nagrywanie i kawa Marko. Tak się prezentuje arbuz. Ładny, spróbujemy. Dobry. Marek, to jest porcja dla ciebie. Dobrze. Jak będziesz chciał. Sofa gotowa, jak widzieliście, to znaczy już odnowiona, troszeczkę odrestaurowana, że tak powiem. I czeka na transport teraz. Będziemy ten transport, już mamy zorganizowany, to odbędzie się właśnie w tym tygodniu, także na pewno na kanale pojawi się też ten, ta informacja i efekt końcowy. Zobaczymy, jak ona nam się tutaj sprawdzi. Powiem wam, że dzisiaj znowu mieliśmy fazy i chodziliśmy, szukaliśmy mebli na balkon. Chodzi o to, żeby po prostu znaleźć też coś takiego fajnego, wygodnego do siedzenia. Ale okazuje się, że no jak to u nas nie ma. Nie no, są, ale... tak, właśnie. Bo wymiar się nie zgadza. Nie zgadza się wymiar. Ej, nie zaczepiaj mnie. Nie zgadza się wymiar. Co jeszcze, Marek, ci się nie zgadzało? Nie no, głównie chodzi o wymiar, nie? Problem jest z wymiarem, bo nasz balkon ma 2 m 10 cm szerokości, a długości, no jest długi. I słuchajcie, wszystko co no, jest, to jest na przykład 2,20, 2,18, a nie ma 2,10. No i nie kupisz nigdzie... A ty ile potrzebujesz? 2,10 max. Mhm. Także jest znowu problem. No, ale taki problem to nie problem, to się da coś z tym zrobić. Coś z tym poradzimy. Na razie mamy tak. Na pewno będzie ten stoliczek. Pewnie. On jest super. Krzesła drewniane mamy. Od sąsiada dziadka. Tak, także poranna kawka, czy nawet popołudniowa, to spoko do wypicia, nie? A zresztą
dla chcącego i którego tam nawet są, słuchajcie, krzesła takie rybackie, czy jakieś z oparciem, no takie mięciutkie. Aha. Czyli można, nie? Takie piknikowe, powiedzmy. A ja w ogóle jestem ciekawy, tak odchodzę od tematu, jaki będzie głos z tego nagrania telefonem z podpiętym mikrofonem. A, bo faktycznie jeszcze tam muszę sobie zgrać filmik. Dobra, to ja tutaj ogarniam, za chwilę pomagam, montuję vloga dla Was. Dziękujemy Wam za oglądanie, że byliście z nami. Prosimy, koniecznie zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarze. I widzimy się w następnym vlogu, a nasza pracowita majówka dobiega końca. Jak to ona trwa? Trwa, właśnie ona trwa!